proszę powiedzieć, czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale... Poezja? Przynajmniej jakiś tych lepszych lektur, lepszych jakichś narratorów. Pisarzy, pisarzy. Ale pogadać to możemy o kobietach. Względnie kotletach, outletach. Czasy są inne, niepewne. Nikt nie jest czasowy, wiesz. Zakupy, kupa spraw. Ale co to w ogóle jest? Jakiś relikt, wzorki, paproszki retro? Cwaniak od celebry porcuje drwinę. Te dziadek, zajmij swój taboret, obejrzyj kabaret. Księgarnia jak dom grozy, w rankingach królują rany. Kilka regałów kłów, obciętych głów. A tomy to opasłe, jak rozdęte ego. Ilość trupów musi się zgadzać, co do jednego. Wymyślne morderstwa psychopatów, brzydota z ohydą poszły w tango. Bo skoro tego chcecie, słowa od razu do przecen albo romanse. Każdemu wolno kochać, pisać, płoń internecie. Ludzie ludziom zgotowali ten los, o Boże. Uśmiechnięci kucharze i ich wielkie noże. Osobna półka dla piłkarzy. Co myślał, gdy uderzył, panie? Pamiętam te paski, piłkarze zjedli śniadanie. Przesuwam palce po zmęczonych skroniach. Cały dzień przesuwałem palcem po ekranie. To jest okrutne, mnie też to powoli zabija przecież. Siadam do sonetu, ale siedzę w necie. Przeglądam gazety. Recenzja jak haiku. Trzy wersy niestety. I to cała rubryczka kultura. Facet w rurkach i taniec na rurach. A w TV to już nic mnie nie zdziwi, tam wszystko na straty. Tam się zgaduje po jednej nutce piosenki Beaty. Jakby Podlasie było w nas i żubry żuły gumę turbo w kniei. Jakby nie było już żadnej nadziei. Chcę powiedzieć prawdę, panie redaktorze. Nieźleś pan zaorał na tym traktorze. Ja nie mam złu za złe, mam zło za zło. Więc ty patrz i nazywaj. Słowo ma w sobie ratunkowe koło, aureole, przejście. Wbijaj. Zależy, to zależność od tego jest.